Witam bardzo serdecznie. To jest pierwsza lekcja z kursu Statystyki i Prawdopodobieństwa. I zaczniemy sobie dzisiaj tak raczej delikatnie. Powiemy w ogóle, co to jest statystyka. Tak, dzisiaj taka lekcja trochę bardziej, że tak powiem, poglądowa, także nie musisz się jakoś szczególnie przejmować. Chyba nawet nie będzie jakichś wzorów czy czegoś, także. Co nie znaczy, że nie warto je obejrzeć, tak? No po to tam robię, żeby coś tu było. No dobra. Zacznijmy sobie, czym jest statystyka w ogóle. Załóżmy, że mam jakąś grupę. Jakąś tam dużą, taką narysuję. To jest jakaś grupa. I ta duża grupa będzie nazywana populacją. Proszę bardzo. Populacja. To jest moja populacja. Taka duża jakaś grupa ludzi na przykład. Nie wiadomo czego tam. Może być ludzi, zwierząt, wszystkiego może być populacja, tak? No i chcemy sobie zrobić jakieś badania na tej populacji. No, czyli żeby zrobić badania na całej populacji, załóżmy, że robią badania sondaże wyborcze, no to nie pytają się każdego, na jaką partię będzie głosował, tylko biorą tak zwaną próbkę. Robią sondę, tak? Dzwonią do paru osób i się ich pytają. No więc oni wyciągają z populacji taką trochę mniejszą populację. Taką. I to się nazywa próbka. To się nazywa próba. Próba z tej populacji. Nazwijmy ją próba. Próba, po prostu to jest próbna część, kontrolna, grupa kontrolna, możemy ją nazwać jak chcemy. No, na przykład robią właśnie, dzwonią do 10 tysięcy osób, załóżmy, z różnych miejsc w kraju, mówią, że no, na podstawie tego, co oni tutaj powiedzieli, to takie właśnie mamy mniej więcej sondaże. Dzwonią i pytają ludzi, załóżmy po prostu z różnych przedziałów wiekowych i tak dalej, i oni są próbką. To nie jest cała populacja, ale na jej podstawie możemy mniej więcej oszacować. Jako że losowo ich wybieraliśmy, mniej więcej możemy oszacować, co się będzie działo. A to właśnie oszacowanie zbieramy w jakimś tam arkuszu, tak? Wszystko to spisujemy, bla 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 bla. Robimy jakieś tam badania, no i to jest nasza analiza. Analiza. Czyli analizujemy wszystkie dane, które zebraliśmy. No czyli na przykład 7% zagłosowało na tamtych, 15% na jeszcze innych, a 25% na w ogóle kogo innego. No i po tym, jak już zrobiliśmy tą analizę, zebraliśmy wszystkie wyniki z próby i tak dalej, porównaliśmy je, zrobiliśmy z nimi to wszystko, co będziemy robić w całym tym kursie, czyli bardzo różne nieciekawe rzeczy, to wtedy te zanalizowane dane odwołujemy do populacji całej, czyli tu następuje tak zwane odwołanie. Odwołanie, czyli załóżmy po prostu, że skoro 20% osób zagłosowałoby na partię A, czyli 1/5 Polaków, skoro Polaków jest tam powiedzmy 20 milionów tych, co będą głosować, no to czyli odwołujemy to, że 4 miliony Polaków zagłosowałoby, no to byłoby dużo, na partię A, tak? 20%, zakładając, że 20 milionów osób idzie na wybory. Także tym właśnie zajmuje się statystyka. Z dużej populacji bierzemy jakąś próbkę, analizujemy ją i odwołujemy się z powrotem do tej populacji. No i dzisiaj podam parę jakby takich podstawowych zagadnień, jeżeli chodzi właśnie o naszą statystykę. W tym celu, żeby tutaj tę statystykę jakby tak wprowadzić do codziennego użytku, to robimy sobie takie tabelki na przykład. Tabelki. Zrobimy sobie tabelkę, załóżmy, że to, co chcemy badać, to jest średni wzrost i tak dalej, tym się właśnie zajmuje statystyka. No, czyli powiedzmy, robimy sobie taką tabelę. Piszemy tutaj, w pierwszej kolumnie piszemy wzrost. Będziemy badać parę osób, paręnaście, i będziemy ich się pytać, ile mają wzrostu. No i tu będzie liczba występowania. Występowania. Załóżmy, że chodzimy po ulicy i pytamy się ludzi, ile mają wzrostu i spisujemy te wszystkie wyniki. Robimy sobie taką tabelkę. No i powiedzmy, że mamy takie. Ludzie zaczęli nam odpowiadać, tak? Ja tu będę pisał, zaraz będę wyjaśniał to, co piszę. Ludzie nam zaczęli odpowiadać. I jeden mówi, że ma na przykład 155 cm wzrostu. Następny mówi, że ma tam 2 metry, tak? No, oczywiście przypadek skrajny. Na koszykarzach robiliśmy tę ankietę, tak? No, w każdym razie oni zaczynają te najróżniejsze wzrost podawać. Jakbym was się zapytał, ile macie wzrostu, tak? No, to też w odpowiedzi byłyby jak najróżniejsze. No i te liczby się różne pojawią tutaj. No, dlatego co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy podzielić na takie pewne przedziały. O tym będziemy też mówić później. Ale no tutaj tylko tak napomknę. Przedziały takie, czyli podzielę sobie na co 2 cm przedziały. No może nawet jeszcze ktoś nas połówką poda i tak dalej.
Ale to są jakby takie większe worki, że tak powiem, do których wrzucamy wzrosty. Więc jeżeli ktoś ma wzrost 1,54 m, to należy do tego pierwszego, również 1,56 m. Żeby nie rozbijać tego tak bardzo, jest to takie pewne uogólnienie, takie rzeczy również w statystyce bardzo często robimy. No i teraz powiedzmy 154 i tak dalej. I tak odpowiadały. Trzy osoby powiedziały, że mają wzrosty w tym przedziale. Ale powiedzmy, najpierw się pytaliśmy o wzrost, potem je segregowaliśmy takimi przedziałami. No to są zmyślone liczby, które ja teraz w tej chwili tutaj wpisuję. No i jedna osoba miała w tym przedziale wzrost. No i tak się rozkładają nasze wyniki. No i co możemy z takimi wynikami zrobić? No zobaczymy, ile jest jakby łącznych wyników. No to wystarczy dodać tę kolumnę, tak? Tu mam 10, 20, 31, tak? Mam 31 wyników tutaj łącznie. No i teraz mogę sobie na przykład takie wyniki przedstawić na wykresie. Mogę narysować taką tabelkę. To wszystko robiliśmy w gimnazjum, tak? A jak nie, no to no myślę, że robiliśmy. To jest raczej intuicyjne. Mogę narysować takie słupki, tak? Taki diagram. Mogę narysować linię taką krzywą, łamaną. Jak się rozkłada ten wzrost, no to jest wszystko, myślę, bardzo łatwe i oczywiste. I teraz przypomnę takich parę pojęć, które też już najprawdopodobniej mieliśmy. To się nazywa taką centralną tendencję. Nie wiem, to jest takie mocne tłumaczenie z angielskiego. Nie wiem, jak była taka ładna, spłaszcza nazwa. No w każdym razie mamy do tego kilka metod. I jedną z nich jest liczenie mody. Moda. Tak jak taka moda fashion, tak z Paryża moda. Czym jest nasza moda? Moda nam opisuje po prostu najbardziej popularny wynik. Najbardziej popularny wynik. Czyli co jest naszą modą w tych tutaj zestawieniach? Co pojawia się najczęściej? Ten wynik, tak? Najwięcej osób, których pytaliśmy, miało 157 albo do 159 cm wzrostu. Czyli mieliśmy po prostu 8 takich osób i to był wynik, który występował najczęściej. 8. To jest właśnie moda, dlatego że najczęściej się pojawiał i to jest wszystko. To jest jedna z najłatwiejszych. Po prostu kiedy je pogrupujemy jeszcze tak liczbowo, ile razy występowało, to widać na gołym okiem, tak? Moda po prostu oznacza nam najczęściej występujący wynik. Więc liczba występowania największa to jest nasza moda. Moda to najczęściej występujący, tak? Najczęściej występujący. To jest najłatwiejsze chyba z tych wszystkich metod. Występujący. Tak, napisałem skrótowo, mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. No tak, teraz następna rzecz, o której na pewno wiele z Was słyszało już, a myślę, że wszyscy. Oczywiście średnia. Średnia. To są pojęcia, które teraz wprowadzam, a one Ci się mogą wydać bardzo łatwe i tak dalej, ale potem będziemy naprawdę ich używać, to są już no, trudniejsze rzeczy niż na początku. No i teraz tak. Mamy jakby dwie notacje na średnią. To nie są chyba polskie notacje, ale ja ich będę używał, także no po prostu teraz to wprowadzam. Mamy notację na średnią całej populacji, czyli populacja. Będziemy rozróżniać dwa rodzaje notacji na średnią. Średnia populacji to będzie mi. Mi to jest taka litera grecka, tak jakby małe m z jedną tą kreseczką dłuższą, tak? To jest mi. To jest średnia populacji. No i jest jeszcze średnia danej próbki, czyli próba. Jedna, to co o czym mówiłem na początku, będziemy oznaczać jako x z taką kreską na górze, jak sprzężenie, tak? Albo taki daszek po prostu. I tak będziemy oznaczać naszą średnią. Tu sobie tworzę nową kartkę. I teraz tak, ogólnie średnia, jak będziemy liczyć średnią? Czym jest nasza średnia? Proszę bardzo, średnia to jest suma. O sigmie mówiłem przy ciągach. To jest grecka litera E, która oznacza po prostu suma. To oznacza dodaj wszystkie. Dodaj wszystkie po prostu, tak? Dodaj wszystkie jakieś tam x-y, czyli na przykład w tym naszym przypadku wszystkie wzrosty i podziel przez n, czyli podziel przez ich ilość. To jest ilość, a to jest dodawanie wszystkich wyników. To jest chyba najbardziej takie nam znane i wszyscy już takie średnie sobie liczyli dawno, dawno temu. Dodawanie wszystkich wyników, tak? Wyników. No jeżeli ja mam na przykład, mam liczbę 5, 4, 3, 7, to ich średnia to będzie, jak je wszystkie dodam do siebie, to będzie 19, podzielić na ich liczbę, czyli to będzie 19 czwartych, proszę bardzo. Otworzę nawet kalkulator, 19 podzielić na 4, to jest 4,75. Czyli jak widzisz, średnia z tych wszystkich liczb da nam 4,75. I w ten sposób liczymy średnią, albo też jest metoda równowartość, no średnio to znasz tak z gimnazjum, no nie będę się na tym długo roztkliwiał.
Drugi sposób naliczenia średniej to jest generalnie to samo, tylko jakby no, jest tutaj wzór podany, myślę, że to jest niepotrzebne, ale niech będzie. To mnożymy f. F to jest tutaj częstotliwość występowania i tego elementu, czyli tego, którego konkretnie badamy, razy właśnie ten element, czyli i ten element, przez sumę wszystkich częstotliwości. No, brzmi to trochę głupio, ja wiem. Jakby to wyglądało w naszym przypadku? Wróćmy może do tej kartki, na której mieliśmy te wyniki spisane. To nie to. To będzie chyba tutaj. Tutaj tak, proszę. Widzisz, mamy tutaj mamy to właśnie F. Liczba występowania to jest F. Inaczej, F. I przy tamtym ten indeks i to znaczy po prostu kolejny, konkretny. Czyli mam 154, 156, to jest mój x, a liczba występowania to jest właśnie moje 3. W tym przypadku 8 razy wystąpił ten x, 7 razy wystąpił ten x. Chodzi o to, żeby każde f odnosiło się do tego x, no ale to jest chyba oczywiste, że chodzi na to, ile razy mnożymy to jakby przez to. Żebyśmy nie musieli dodawać. Powiedzmy, że mamy w tym przedziale wzrost. Załóżmy 155 sobie robimy jako pomiędzy, żebyśmy mogli to jakoś policzyć. 155 będziemy brać z tego. No to nie muszę wtedy dodawać według tej klasycznej definicji tutaj. Bym dodał 155, dodać 155, dodać 155 i wtedy przeszedłbym dalej do tego, czyli dodałbym 158, 158, 158, 8 razy. No a tu po prostu tak jakbym wyciągnął to sobie przed nawias pomnożył. No to jest bardzo oczywiste, tak? Więc wystarczy, że sobie je wszystkie po prostu dodam do siebie. Dodaję do siebie wszystkie te pośrednie pomiędzy i nie muszę ich dodawać, nie muszę 8 razy tego dodawać, tylko mogę pomnożyć 150 razy 8 i podzielić wtedy. Wiem ile, na ile i tak tutaj, jak widzisz, dzielę na ich ilość, no a ilość f od i, wszystkie częstotliwości, to jest po prostu ilość występowania wszystkich próbek. Więc to jest oczywiste, bo wszystkie częstotliwości, jak dodam ze sobą, to będę miał ilość wszystkich wyników, więc myślę, że to jest jak najbardziej intuicyjne i dla nas oczywiste. I tak się właśnie liczy średnią. Średnie na pewno słyszałeś, istnieją różne rodzaje średnią. Średnie między innymi na przykład średnia ważona, to w szkole czasami się podaje, tak? Średnią ważoną, żeby policzyć naszą średnią na koniec, jaką mamy na świadectwie. No dobra, także to tak wygląda średnia. Ze średnią na pewno się znasz już dobrze, to tylko tak woli przypomnienia. No i następną rzeczą, o której też już pewnie słyszałeś, ale muszę nie powiedzieć, mediana. A mediany się używa już trochę rzadziej, nie jest już to takie pojęcie często jak średnia. Średnio to nawet w życiu codziennym, tak? No coś jest średnie, no to jest bardzo oczywiste. Czym jest mediana? Mediana, no załóżmy, że mamy jakiś tam zestaw liczb. 5, 11, 10, 94, 7, 3, 2 i 82. No i teraz tak, żeby policzyć medianę, chodzi mi o to, żeby to była taka właśnie środkowa wartość, taka, która jak rozłożę je wszystkie po kolei, to ona będzie w środku. I mediana nam daje jakby takie, i one się różnią wszystkie od siebie. Zaraz tu policzymy właśnie dla tego zestawu może liczb. Policzymy medianę, średnią i to, co ja wcześniej mówiłem, modę. I wtedy będziesz wiedział, że jakby jaka jest różnica między każdymi i jak najlepiej sobie takie próbki mierzyć. Tutaj jak widzisz na przykład tak, mody. Nie bardzo mogę policzyć, bo każda wartość występuje tylko raz, więc to w ogóle nie ma tutaj mowy o modzie, tak? Każda ma częstość występowania 1. Jest 1 piątka, 1 jedenastka, 1 dziesiątka, wszystkie są pojedyncze, więc nie ma jakby tu mowy o modzie, prawda? Jakbym na przykład miał taki set, znaczy taki, przepraszam, zestaw, na przykład 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Załóżmy, to są oceny ze sprawdzianu, tak? No to dopiszmy jeszcze 2 i 2. Ale to tutaj jest moda trójka, tak? Mam trzy trójki. Trzy trójki. Tak? No akurat niefortunnie, bo trzy trójki. No ale wiesz o co chodzi, tak? Dwie dwójki, dwie czwórki. Jak widzisz, piątka jest tutaj najrzadsza. Jakbym jeszcze dopisał jedną szóstkę, to jak widzisz, tutaj się pojawia też trzy szóstki, tak? Trzy szóstki. I co wtedy? Które z nich jest modą? Oba są modą w takiej sytuacji. Szóstka i trójka jest modą i taki zestaw nazywamy bimodalnym. Bi to słowo oznacza dwa. Dwumodalne jest jakby, tak? Ma dwie mody. Ma trójkę i szóstkę. No moda jest, powiedzmy, nie jest najczęściej używana, ale jest rzeczywiście bardzo dobra, bo jeżeli coś występuje najczęściej, to oddaje rzeczywiście sporo, i to na pewno będzie wartość, która występuje w naszym zestawie, a
a średnia to może być wartość, która się w ogóle nie pojawia, bo zobaczmy, jaka będzie średnia tutaj dla tego. Najpierw ją uporządkuję po kolei. Żeby liczyć średnią, nie muszę tego robić, ale żeby liczyć medianę, o której zaraz powiem, muszę. Więc uporządkujmy. 2, 3, 5, 7, 10, 11, 82, 94. Chyba niczego nie zapomniałem. I teraz tak. Policzmy sobie średnią. Żeby policzyć średnią, muszę po prostu dodać je wszystkie do siebie, więc zróbmy to. Dodaję, tak jak tamtą definicją, tak? Suma, dodaję wszystkie kolejne, albo jeżeli miałbym tutaj częstotliwość występowania, na przykład miałbym 5 dwójek, 7 trójek, to wystarczyłoby, że pomnożył 5 razy 2, 7 razy 3 i dodał wszystkie liczby występowania. No to jest chyba oczywiste. Dodaję 2, dodać 3, dodać 5, dodać 7, dodać 10, dodać 11, dodać 82, dodać 94. Proszę bardzo, 214. Suma ich wszystkich, czyli tak, piszę, że średnia równa się suma ich wszystkich, czyli to było ile? 214 podzielić przez ich liczba. Ile ich mam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli podzielić przez 8. To będzie moja średnia. Średnia tego zestawu. Jak teraz to podzielę na 8, to mam 26,75. 26,75. No, jak widzisz, to nie ma tutaj takiej żadnej liczby. Jest to taki duży rozstrzał, dlatego że tu mam ogromną przerwę między 11,82, prawda? Więc ta średnia jakby w ogóle nie odwołuje się do tego, co jest. Jeżeli by to był średni wiek w społeczeństwie, załóżmy, mamy takie osoby, jakiegoś tam dwulatka, najstarsza osoba ma 94 lata, no to jeżeli ci powiem, że to jest grupa wiekowa o średnim wieku 26-75 i około tam 27 lat, no to nie będą studenci, tylko sami osoby, które, wiesz, nie skończyły jeszcze podstawówki, a tutaj mamy dwóch starych dziadków, którzy nam bardzo, dwie osoby w podeszłym wieku, przepraszam, które po prostu te średnie bardzo zawyżają, prawda? Dlatego jak widzisz, średnia nie zawsze jest najlepszą metodą do pozyskania. Stosujemy bardzo dużo innych metod i opisów, to dlatego statystyka nie jest tak prosta i oczywista, jakby się wydawało, zwłaszcza na małych zestawach, to jest ważne. Im większy zestaw, tym mamy bardziej zbliżone do całej populacji, no a cała populacja jest tym, do czego chcemy się odwołać potem. To jest ważne w statystyce również. No i teraz tak, czym jest nasza mediana? Mediana to jest wartość środkowa, czyli tak jak mamy ułożone je po kolei, to, co będzie w środku, to jest moją medianą. Żeby to pokazać jakby na takim minimalnym przykładzie, to zróbmy tak, 1, 2, 3. W środku jest 2, więc mediana to jest 2, jak widzisz. No bardzo proste, jest to po prostu liczba, która znajduje się w środku. Jakbym miał 1, 2, 3, 4, 5, to moją medianą jest 3. Środkowa liczba po prostu. Jakby ta 3 powtarzała się i tak dalej, to nieważne. Jeżeli masz z częstotliwościami, to po prostu jakby to wypisujesz. Jeżeli mam po 3 trójki, po 3 dwójki, to miałbym, tak jak w tamtym zestawie, co pisałem, aha, już go zmazałem, na przykład 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, załóżmy, coś takiego, no to liczę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aha, nie chciałem 8, 9 i teraz tak, środkową będzie 5, więc 1, 2, 3, 4, 5, środkową wartością jest 4. I to jest wartość zbliżona do średniej, to jest właśnie mediana, mediana to jest po środku po prostu, idealnie środkowa. Jak się liczy mediana, którą tu będzie wartość? To jest wartość po prostu wszystkich podzielona przez 2, czyli jak tu mam plus 1. Tu mam 9, to robię, że to jest 9 plus 1 przez 2, czyli piąty element. To jest mediana. A co robię w tym przypadku tutaj? Co jest tutaj medianą? Tutaj mam 8 elementów, to będzie to 4,5 element, 4 jak podzielę, jak zrobię 8 plus 1, 9 na 2, 4,5. Co to oznacza, że to jest wartość, to mediana będzie 1, 2, 3, 4,5. To w tym miejscu powinna być tu mediana, tu powinna być, tak? Tu są wtedy 2, 4, tu są 2, 4, tak? No ale nie mam tutaj tej wartości. To co wtedy robię? Biorę wartość tę i tę, czyli dwie koło siebie i liczę z nich średnią, czyli po prostu robię 17 na 2, 17 na 2 i tutaj mam 8,5. 8,5 to jest moja mediana. W tym przypadku. Mediana. Mam nadzieję, że to jest jasne. To jest mediana. To jest tylko takie przypomnienie jakby czym ona jest. Myślę, że z takimi podstawami powinieneś już wyjść, jak podchodzisz do tego kursu, no ale pomyślałem, że po prostu powtórzę to dla lepszego zrozumienia całości. Także kiedy mamy nieparzystą, dodajemy 1 do ilości wszystkich wyników, dzielimy przez 2 i ta wartość, tak jak tutaj pokazałem, jest medianą. A jak mamy nieparzystą ilość elementów, to bierzemy dwie obok siebie stojące, które są w środku i bierzemy z nich średnią i wtedy liczymy medianę.
Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.